Satanus prezentuje Anne Carol Crispin. Obcy 4. Przebudzenie. Rozdział 3. Nazwisko? Zapytała strażniczka, sprawdzając kartotekę. Purvis. Odpowiedział odruchowo mężczyzna. Larry. Kod identyfikacyjny 12749. Podał jej swój chip. Wzięła go, umieściła w ręcznym czytniku i odczekała, aż informacja pojawi się na ekranie. Uśmiechnęła się i przyjaźnie skinęła w jego stronę głową. Wszystko w porządku. Witamy na pokładzie, panie Purvis. Niski, szczupły mężczyzna odwzajemnił jej uśmiech. Pan Purvis, spodobało mu się to. Korporacja Xarem reklamowała się jako firma z najwyższej półki i jak na razie wszystko się zgadzało. Strażniczka gestem zachęciła go do wejścia na pokład. Chciała już zarejestrować kolejną osobę, kobietę stojącą za jego plecami. Ruszył więc przed siebie, podążając za oznaczeniami wskazującymi drogę do hibernatorów. Statek był mały. Wykorzystywany jedynie do celów transportowych, a kiedy znajdą się już na kursie i opuszczą Układ Słoneczny, nawet załoga zostanie uśpiona. Tak naprawdę Purvis nie dbał o to, czy na pokładzie znajdują się jakiekolwiek wygody. Według broszur, które przekonały go do wstąpienia do tego oddziału, te będą na niego czekały w rafinerii niklu na Xaremie. Całą cholerną planetę nazwali tak jak firmę. Przed założeniem kopalni była tylko zwykłym numerkiem. Tak więc kilka miesięcy drzemki i będzie na miejscu. Nowa kariera, nowy początek. Całkiem nieźle, jak na faceta w średnim wieku. Nie miał zamiaru rozmyślać na temat życia, które zostawił za sobą, tu, na Księżycu. 2 lata spędził na próbach naprawy stosunków z żoną, bez powodzenia. Dzieci były już dorosłe i samodzielne. Teraz nadszedł czas, by to on zostawił przeszłość za sobą. Przecież nie wstępował do Ligi Cudzoziemskiej. Na Xaremie miały panować idealne warunki. Nagle poczuł nieoczekiwane ukłucie samotności i to bardzo go zabolało. Pokręcił głową. Najwyższy czas o wszystkim zapomnieć. Najwyższy czas ruszyć przed siebie. To musi się udać. Nowy początek, nowa przyszłość. Na Xaremie będzie robił to wszystko, na co nie miał szans na Księżycu. Zobaczy to, czego wcześniej nie widział. Przeżyje to, czego wcześniej nie doznał. Może uda mu się znowu zakochać. Nie jest jeszcze taki stary. Może nawet założy nową rodzinę. Trzymając się tych pełnych nadziei myśli, zajął miejsce w hibernatorze z tabliczką z jego nazwiskiem. Stewart poruszał się między ustawionymi w poziomie komorami sypialnymi, sprawdzając przewody mieszanki, środków nasennych i ustawienia komputera. Wygoda i porządek. Tak jak lubił. Purvis umieścił bagaż w przedgrodzie wewnątrz hibernatora i ułożył się na miękkich poduszkach. W środku komory słychać było spokojną, relaksującą muzykę, a delikatny kobiecy głos opowiadał mu o tym, co go spotka, kiedy rozpocznie swoją nową karierę na Xaremie. Uśmiechnął się, czekając, aż weźmie go w objęcia chłód hibernacji. To zaledwie początek największej przygody jego życia. Gerryman zakończył osłuchiwanie, a Ripley w milczeniu siedziała na kozetce. Odkąd zabrano ją z oddziału pooperacyjnego, zachowywała się spokojnie i współpracowała z lekarzami. Ponieważ była wzorową pacjentką, Gediman odesłał uzbrojonego strażnika, który nie odstępował jej na krok. Chciałby Ripley nie czuła się skrępowana podczas badania. Oczywiście tuż za drzwiami czuwało 2 uzbrojonych i gotowych do akcji strażników. Choć po jej agresywnym zachowaniu podczas wczorajszej operacji nie było już śladu, Dan Sprigg, który odzyskiwał siły w swojej kwaterze, nie przyjął zaproszenia Gerrymana i nie skorzystał z możliwości spotkania się z nią tego ranka twarzą w twarz. Reszta personelu podobnie zareagowała na wieść, że Ripley przyjdzie do gabinetu o własnych siłach i w pełni świadoma. I wszyscy gdzieś zniknęli. Nie szkodzi.
I tak każdy z nich miał inne ważne obowiązki. A poza tym Gerryman nie bał się jej. Był nią zafascynowany. Był wdzięczny za to, że może przebywać z nią sam na sam i badać, odkrywać, co potrafi i do czego jest zdolna. Jesteś tylko współczesnym doktorem Frankensteinem, prawda, Gerryman? A to twoja narzeczona. Podszedł do niej od tyłu i poluzował fartuch, w miejscu, gdzie był rozcięty wzdłuż kręgosłupa. Zbadał 4 ukośne blizny na plecach po lewej i prawej stronie. Były to staranne, czyste nacięcia, pozostałości po zdeformowanych rogach grzbietowych, które próbował wyhodować jej organizm. Usunięciem ich zajął się Wren i zrobił świetną robotę. Na szczęście były to tylko szczątkowe narośle, całkowicie bezużyteczne, a usunięcie ich gwarantowało zahamowanie ich rozwoju. Stanął przed Ripley twarzą w twarz, mając świadomość, że cały czas go obserwuje, nawet kiedy znajdował się za jej plecami. Odnosił wrażenie, że nieustannie jest czujna, gotowa na coś. Pragnął jej ulżyć, usunąć to coś, co powodowało jej niepokój. Ripley, powiedział po cichu lekarskim tonem, jakiego używał wobec dzieci, które kiedyś uczestniczyły w innym prowadzonym przez niego eksperymencie. Muszę pobrać twoją krew. Poczujesz lekkie ukłucie igły, ale poza tym nie zrobię ci krzywdy. Obserwowała go bez jakiejkolwiek reakcji. Poruszał się powoli, cały czas upewniając się, że kobieta wszystko widzi. Nie chciał jej zdenerwować. To bardziej jak opieka nad wielkim kotem z dżungli niż nad dzieckiem, pomyślał. Poruszają się tylko jej oczy. Jej ciało pozostaje nieruchome, napięte. Prawie żałuję, że nie ma ogona, którym mogłaby poruszać w ten sposób, pokazując, w jakim jest nastroju. Powoli założył opaskę uciskową, potem podniósł specjalnie zaprojektowaną strzykawkę, igłę i próbówkę na krew. Zostały wykonane zgodnie z bardzo starym projektem, ale z nowoczesnego materiału stworzonego w czasach podboju kosmosu. Ostrożnie wbił igłę, a następnie przesunął nieco wyżej próbówkę, by ani jedna kropla krwi nie została zmarnowana. Przezroczyste naczynie szybko napełniło się ciemno-czerwoną, pieniącą się cieczą. Nawet się nie wzdrygnęła, obserwując całą procedurę z tym samym beznamiętnym spokojem, który okazywała przez cały ranek. Właśnie zdążył odłączyć próbówkę i usunąć igłę z jej ramienia, kiedy usłyszał głos Wrena. Jak tam? Jak się dziś miewa nasza ósemka? Zapytał naukowiec, patrząc na ekran komputera, na którym widać było jej historię. Czy jakikolwiek żywy organizm został kiedykolwiek tak dokładnie opisany? Gerryman miał co do tego wątpliwości. Wydaje się, że jest zdrowa, zapewnił, naklejając etykietkę na próbówkę i wstawiając ją do specjalnego stojaka. Jak zdrowa? Zapytał Wren. Gerryman nie potrafił powstrzymać uśmiechu. Całkowicie. Coś jakby poza skalą w porównaniu z naszymi prognozami. Spojrzał na Ripley, zastanawiając się, jak ona postrzega Wrena, ale wyraz jej twarzy i postawa w ogóle się nie zmieniły. Choć teraz koncentrowała spojrzenie na starszym naukowcu. Wpatrywała się w niego, nie mrugając powiekami, z ukosa beznamiętnym wzrokiem. Wciąż poruszając się ostrożnie, z wyraźnym szacunkiem, Gerryman zsunął jej fartuch i odsłonił piersi, pozwalając Wrenowi przyjrzeć się bliźnie z bliska. Proszę spojrzeć. Czy dostrzega pan zmiany? Wren patrzył, jak przystało na lekarza, nie zwracając uwagi na śliczne, nagie kobiece piersi, tylko na biegnący między nimi ślad po cięciu. Nie wierzył własnym oczom. To z... Wczoraj, powiedział Gerryman niemal radosnym tonem. To dobrze, przyznał Wren, wyglądając na zadowolonego. To bardzo dobrze. Gerryman zachowywał się jak szczęśliwy dzieciak. Doskonale wiedział, że naukowiec nigdy w życiu nie widział tkanki, która zregenerowałaby się tak szybko.
Wren podszedł bliżej do siedzącej nieruchomo kobiety, a w tym czasie Gediman podciągnął w górę jej fartuch i zawiązał go na karku, zasłaniając jej wdzięki. Wren uśmiechał się do Ripley, jakby chciał dodać jej otuchy. Gediman widział jednak, że nigdy przedtem nie miał do czynienia z pacjentami, ani podczas eksperymentów, ani w innych okolicznościach. No, 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 powiedział Wren protekcjonalnym tonem. Wygląda na to, że wszyscy będziemy z ciebie bardzo dumni. Ripley zadała cios. Jej ręka wystrzeliła z prędkością węża i wbiła się palcami w gardło doktora. Wren zamilkł w półsłowa. Zanim Gediman zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, Ripley zeskoczyła z kozetki i zaczęła wlec wymachującego rękoma doktora w stronę przeciwległej ściany, na którą brutalnie go pchnęła. Twarz Wrena stała się jaskrawo czerwona. Nie był w stanie oddychać. Gediman z otwartymi ustami i paniką w oczach w milczeniu patrzył na kobietę, która w trakcie badania kontrolnego siedziała nieruchomo jak manekin, a teraz wpadła w szał, zaciskając palce na gardle Wrena. Niemal bez wysiłku podniosła naukowca kilkanaście centymetrów nad podłogę. Gediman zamarł z przerażenia, a posiniały Wren z wargami zaciśniętymi w koszmarnym grymasie bezsilnie kopał piętami o ścianę. Ripley dusiła go teraz oburącz. Zdołał chwycić jej nadgarstki i zaczął ją szarpać, stawiać opór, szamotać się, jednak jego wysiłki spełzły na niczym. Oczy Ripley nie przypominały już beznamiętnych szparek. Były szeroko otwarte, wszystko widzące, wściekłe, płonące. Przerażony Gediman gapił się, kiedy kobieta wypowiedziała swoje pierwsze słowo. Dlaczego? Zażądała odpowiedzi od lekarza, którego wyraźnie miała zamiar zabić. O mój Boże! Wyszeptał Gediman, przerażony w nie mniejszym stopniu niż dławiący się Wren. Zrób coś! Jego mózg ponaglał go. Odwrócił się na pięcie, szukając czegoś, próbując sobie przypomnieć włącznik alarmu. Walnął dłonią w czerwony przycisk na ścianie. Dźwięk najwyraźniej zadziałał pobudzająco na Wrena, który zaczął rozpaczliwie walczyć i w końcu wyrwał się z uścisku Ripley. Upadł ciężko na podłogę i próbował uciec, ale kobieta rzuciła się na niego jak kot bawiący się myszą, którą zaplanował zjeść na obiad. Jej długie nogi zacisnęły się wokół Wrena, wyciskając powietrze z jego płuc. Równocześnie zaś przyszpiliła jego ramiona do podłogi. Wren zaczął drapać o podłogę w beznadziejnej próbie ucieczki. Alarm wył, światła błyskały, ale Ripley w ogóle nie zwracała na to uwagi. Tylko nadal dusiła swoją ofiarę. Bezwzględna, drapieżna. Pneumatyczne drzwi otworzyły się ze świstem i do pomieszczenia wpadli strażnicy. Jeden z nich z widocznym na hełmie nazwiskiem Di Stefano podbiegł do kobiety i wymierzył do niej z karabinu. Zostaw go! Ryknął, trzymając pewną ręką broń gotową do strzału. Puść go, albo będę strzelał. Z tak bliskiej odległości, pomyślał przerażony Gediman, broń ustawiona na pełną moc, na tyle potężna, że ogłuszyłaby nosorożca, zabije ją. Patrzył to na Ripley, to na posiniałego Wrena. Należało ją powstrzymać, ale Wren kopał z coraz mniejszą siłą. Powiedziałem, puść go! Krzyknął Di Stefano pewnym, opanowanym głosem. Pojawiła się również strażniczka, która działała w pełnej synchronizacji z nim i gotowa była go wesprzeć. Ripley obejrzała się przez ramię, spojrzała na uzbrojonego mężczyznę i jego partnerkę. I jej oczy zaszły mgłą, znowu przybierając wyraz beznamiętnego manekina. Przez pół sekundy nikt się nie poruszał, a palec Di Stefano zaczął niepostrzeżenie zaciskać się na spuście. W tym momencie Ripley niemal od niechcenia rozluźniła uścisk dłoni, jakby Wren nagle przestał ją interesować. Naukowiec opadł na podłogę i z trudem zaczął łapać powietrze. Gediman rzucił okiem na przełożonego. Wiedział, że powinien się nim zająć, udzielić mu pierwszej pomocy, upewnić się, że nie ma zmiażdżonej tchawicy ani złamanych żeber, ale bał się ruszyć. Bał się, że każdy ruch wywoła kolejny atak Ripley lub spowoduje, że żołnierze otworzą ogień.
W tym momencie Wren złapał oddech, charczał i chrypiał, a zsinienie na jego twarzy zaczęło ustępować czerwieni. Łapczywie wciągał powietrze do płuc. Di Stefano śmiało ruszył do przodu, popychając Ripley na środek pomieszczenia. Na podłogę, twarzą w dół, natychmiast! Rozkazywał, krzycząc z zimną pewnością siebie. Stała nieruchomo, dorównywała mu wzrostem, ani na chwilę nie odwracała wzroku, patrzyła mu zuchwale prosto w oczy. Strzelił do niej ładunkiem elektrycznym, który sprawił, że wylądowała całym ciężarem na sprzęcie i próbkach. Nie! Gediman usłyszał własny krzyk, wysoki, bliski, histerii wrzask. Czy ten głupi żołdak ją zabił? Żołnierze zbliżyli się do leżącej kobiety bezwładnej, z powyginanymi, bezużytecznymi kończynami. Wyraźnie byli gotowi do kolejnego strzału, tym razem zabójczego. Zanim Gediman zareagował, Wren z wysiłkiem ukląkł, zaczął machać w kierunku żołnierzy i zachrypniętym głosem wołał. — Nie, nie, nic mi nie jest, wycofać się! Za późno, pomyślał Gediman bliski płaczu. Za późno. Tyle pracy, a teraz nie żyje. Nie żyje albo została trwale uszkodzona. Ripley jęknęła, powoli obróciła się na plecy i dysząc ciężko rozglądała się po pomieszczeniu, jakby zobaczyła je po raz pierwszy. Nieoczekiwanie odszukała wzrokiem Gerrymana i zaczęła się w niego wpatrywać. Zachwycony odwzajemnił jej spojrzenie. Wciąż funkcjonuje, jej umysł wciąż działa. Po przyjęciu takiego ładunku... Bez mrugnięcia okiem wpatrywała się w Gerrymana, aż w końcu wyszeptała tylko jedno słowo. Dlaczego? Stojący po drugiej stronie pomieszczenia Gerryman usłyszał to jej ciche pytanie i poczuł rosnący strach. Co będzie, jak się dowie? Ukradkiem jeszcze raz sprawdziła pasy. Trzymały się solidnie, nie ustępowały. Rozluźniła się. Mężczyzna siedzący naprzeciwko niej był tak zajęty gadaniem, że nic nie zauważył. Zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co ona robi, choć znajdowała się nie dalej niż o krok od niego. Podobnie uzbrojony czujny strażnik, stojący za jej plecami. Ludzie byli tępi. Tępi, słabi i powolni. Ale budowali skuteczne urządzenia, które jednak pomimo ich tempoty, słabości i powolności dawały im przewagę. Jak to urządzenie, które teraz krępowało jej ruchy. Było wygodne i mocniejsze niż mogły się wydawać. Kiedy już zmuszono ją, żeby na nim usiadła, nie potrafiła z niego wstać. Nie potrafiła uwolnić swojego ciała, swoich rąk. Została w nim uwięziona, a oni mogli ją przewozić gdzie chcieli. Zabierać wszędzie, gdzie się dało. I robić z nią co tylko chcieli. A ona mogła jedynie siedzieć. Siedzieć i czekać. Ale potrafiła cierpliwie czekać. Podejrzewała, że jest w tym lepsza od tych wszystkich ludzi. Siedząc przed nią mężczyzna, gadał. Gadał tak długo, że z chęcią zmiażdżyłaby mu tchawicę, byle tylko się zamknął. Próbował zmusić ją do mówienia, teraz, kiedy wiedzieli już, że to potrafi. Próbował sprawdzić, czy rozpozna proste obrazki i powtórzy opisujące je słowa. Trwało to już prawie godzinę. Była śmiertelnie znudzona. Podniósł prosty rysunek domu i przeliterował nazwę D.O.M. Nie odpowiedziała, a więc ponownie ją przeliterował z nieskończoną cierpliwością, spokojnym, modulowanym głosem. D.O.M. Gapiła się na niego, nic nie mówiąc, próbując wprawić go w zakłopotanie. Ponownie przeliterował. Na jego białym stroju widniało nazwisko Kinlock. Na hełmie strażnika umieszczono nazwisko Wehrenberg. Na tabliczce nad mechanizmem służącym do otwierania drzwi można było przeczytać: przed otwarciem drzwi należy wezwać pełniącego służbę wartownika. To samo zdanie zapisane w 6 językach, w tym arabskim i japońskim. Wiedziała o tym, ponieważ umiała czytać w tych wszystkich językach. Nie zastanawiała się, jak to możliwe, że to potrafi,
Podobnie jak nie zastanawiała się nad tym, że potrafi oddychać, myśleć czy też zabijać. Po prostu to robiła. Kinlock podniósł kolejny rysunek. U-U-D-K-A. Zastanawiała się, czy jego kości są tak samo kruche jak tego człowieka za szybą. Człowieka, który operował ją za pomocą mechanicznych ramion. Te myśli bawiły ją przez kilka kolejnych słów, ale kiedy mężczyzna po raz piąty przeliterował to samo słowo, uznała, że ma dość. Niechętnie wymamrotała łódka. Mężczyzna był tak szczęśliwy, że od razu tego pożałowała, bo pokazał jej kolejny obrazek. Tym razem natychmiast powtórzyła słowo, tylko po to, by uniknąć powtórek. Pies. Rysunki wywoływały w jej głowie skojarzenia, ale żaden z nich nie wiązał się z konkretnymi wspomnieniami. Były to rzeczy mające nazwy, łatwe nazwy, nazwy, które znała. To ćwiczenie nie miało sensu. Rzuciła okiem na piętrzącą się przed Kinlockiem stertę rysunków i niemal jęknęła. Było ich tyle. W laboratorium służącym do przeprowadzania eksperymentów generał Martin Alejandro Carlos Perez stał idealnie wyprostowany z ramionami skrzyżowanymi na szerokiej klatce piersiowej i wpatrywał się w monitor, na którym wyświetlano sesję badań kontrolnych kobiety. Patrzył, choć nie był pewien, czy mu się to podoba. Pierwotnie nie planowano utrzymać przy życiu nosicielki po usunięciu z jej organizmu embriona. Tak naprawdę nigdy nie brano tego pod uwagę. Kiedy dwaj naukowcy, Wren i Gediman oraz dwaj żołnierze, Di Stefano i Calabres, złożyli raporty opisujące atak nosicielki na Wrena, Perez sprowadził lekarzy do swojego gabinetu i wygłosił mowę w starym, dobrym stylu. Mimo że oficjalnie byli wojskowymi, tak jak i on, tak naprawdę nie byli żołnierzami. Przeszli szkolenie, ale pozostali lekarzami. Co prawda w nauce niezbędna była taka sama sztywna dyscyplina jak w służbie wojskowej, jednak historia dowodzi, że to właśnie lekarze, jako żołnierze, postępują w sposób mało konwencjonalny, zawsze przeciwstawiają się rozkazom i sieją spustoszenie podczas ich wykonywania. Perez wiedział, że przyczyną jest w tym przypadku poświęcenie się przede wszystkim pogoni za wiedzą, podczas gdy prawdziwy żołnierz był wierny swojemu dowódcy, jednostce i bliźniaczym bogom, dyscyplinie i porządkowi. Nauka i sztuka wojenna to damy, którym nie można równocześnie służyć, czego dowodem była ta nosicielka, ta kobieta. Oberwała z broni ustawionej na pełną moc, z najbliższej odległości, a przecież to ją jedynie ogłuszyło. Czym ona do cholery jest? I co do cholery chcą zrobić z nią ci dwaj? Perez wiedział jedno. Nie podobał mu się pomysł pozostawienia jej na jego statku. Nie to akurat mu się w ogóle nie podobało. Dwaj naukowcy wciąż próbujący uspokoić go po tym, jak wymusił na nich przyznanie się, że utrzymywali nosicielkę przy życiu, nie powiadamiając go oficjalnie o swoim zamiarze. Nie wspominając nawet o uzyskaniu jego zgody. Krążyli wokół niego jak para ciem szukających miejsca, na którym mogłyby bezpiecznie usiąść. To przypominało mu, że w magazynie kantyny znaleziono dziś mole spożywcze. Na samą myśl o tym zmarszczył brwi. Nigdy nie zrozumie, w jaki sposób te małe, wytrzymałe dranie potrafiły przeżyć proces produkcyjny. To pierwszy taki przypadek w historii. Jego rozmyślenia przerwał Wren, podczas gdy kobieta na monitorze rozpoznawała obrazki na dziecięcych kartach. Bezwzględnie, powtórzył jego ulubieniec dr Gideman. Zachowuje się jak całkowicie dorosły osobnik. Dwaj naukowcy utrzymali ze sobą kontakt wzrokowy, jakby łączyło ich coś w rodzaju telepatii. Perez zmarszczył brwi. A jej wspomnienia? Wymienili się spojrzeniami. Nie są kompletne. Wren odpowiedział w końcu niechętnym tonem. Zaobserwowaliśmy też coś w rodzaju dysonansu poznawczego. Perez zastanawiał się, czy Wren naprawdę to wie, czy też jedynie zgaduje.
A może to ona mydli mu oczy? Zdążyła już ich zaskoczyć dwoma niczym niesprowokowanymi aktami przemocy. Jeśli atak drapieżnika można w ogóle nazywać niesprowokowanym. Do czego jeszcze mogłaby się posunąć? Perez był odpowiedzialny za każdą osobę na tym statku. Nawet za tych dwóch cholernych głupców. Czy mógł usprawiedliwić zatrzymanie na pokładzie tej... Czym ona w ogóle jest, do cholery? Czy powinien pozwolić sobie na utrzymanie jej przy życiu i stworzenie zagrożenia dla całej misji tylko dlatego, że pozwoliła tym dwóm wyrośniętym dzieciakom zyskać dodatkowy czas na zabawę w lekarzy? Brak entuzjazmu u Pereza sprawiał, że Wren najwyraźniej czuł się nieswojo. Starł drobinę kurzu z monitora dokładnie w tym momencie, kiedy lekarz pracujący z nosicielką pokazał jej obrazek dużego pomarańczowego kota. Spojrzała na niego, zawahała się, a potem odwróciła wzrok, marszcząc brwi, jakby szukała czegoś we wspomnieniach. Ciekawe, pomyślał Perez, zastanawiając się, dlaczego akurat ten konkretny obrazek. Jest zdenerwowana, oznajmił Gerryman. Wren obrzucił go ganiącym wzrokiem. Perez wiedział, że starszego lekarza irytuje takie amatorskie, subiektywne słownictwo. Śmieszył go fakt, że sojusz tamtych wisi na tak cienkim włosku. Brak dyscypliny, brak lojalności, brak koncentracji, czysta ciekawość. Może to właśnie ona zabiła kota, na którego nie chciała teraz patrzeć kobieta? Wren odezwał się pewnym siebie tonem. Obiekt przejawia pewne problemy skojarzeniowe. To coś w rodzaju lekkiego autyzmu emocjonalnego. Pewne reakcje... Perez przestał go słuchać. Wren czasami przypominał mu polityka. Być może posługiwał się bardziej naukowym słownictwem. Było ono jednak tak samo puste. Skoncentrował się na kobiecie. Czymkolwiek by była, przede wszystkim była kobietą. Przynajmniej zewnętrznie. I nie podobało mu się, że Wren za wszelką cenę próbował temu zaprzeczyć. Bez względu na to, czy postanowią ją wyeliminować, czy też nie, opisywanie jej za pomocą żargonu naukowego nie sprawi, że zniknie jej osobowość, jej wola przetrwania. Naukowiec siedzący w jednym pomieszczeniu z Ripley dał sobie spokój z obrazkiem kota i wyciągnął kolejny. Był to prosty rysunek przedstawiający małą dziewczynkę o blond włosach. Ciało skrępowanej kobiety nagle jakby zesztywniało. Malujący się na jej twarzy wyraz znudzenia ustąpił zaciekawieniu. Patrzyła na obrazek wyraźnie zaskoczona. Potem zmarszczyła brwi, a jej wzrok złagodniał. Przez chwilę wyglądała, jakby miała się rozpłakać. Zmiana była zaskakująca i na moment ujawniło się jej prawdziwe człowieczeństwo. Nawet przebywający w samym pomieszczeniu naukowiec był zaskoczony. Siedział w milczeniu, nie podpowiadając jej słowa, do którego wymówienia chciał ją nakłonić. Jakiś czas żaden z nich się nie odzywał. Nie byli w stanie. Komiksowy obrazek dziecka majaczył jej przed oczami, a jej skrępowane ciało przeszedł dreszcz. Jej dziecko, jej młode. Nie, nie jej. Tak, moje. Moje młode. Obrazek oznaczał jednocześnie wszystko i nic. Jej myśli wypełniły bezładne, chaotyczne obrazy i wspomnienia, których nie potrafiła rozpoznać. Parujące ciepłem leże. Siła i bezpieczeństwo jej gatunku. Samotność i wyjątkowość. I przemożna chęć odszukania. Małe, silne ręce obejmujące ją za szyję. Małe, silne nogi obejmujące ją w pasie. Zapanował chaos i to ona była chaosem. Wojownicy krzyczeli i umierali. Zapłonął ogień. Wiedziałam, że przyjdziesz. Obezwładniający ból wywołującej mdłości straty, bezpowrotnej straty, zalał jej umysł, całe jej ciało. Jej oczy wypełniły się płynem, aż już nic nie widziała, a potem wyschły, oczyszczając pole widzenia, a potem znów się wypełniły. Bez znaczenia, a jednak najważniejsze. Mamusiu, mamusiu!
Przeszukiwała połączenia z jej własnym gatunkiem. Poszukiwała siły i bezpieczeństwa leża, ale nie potrafiła ich znaleźć. Zamiast nich były tylko ból i ta straszliwa strata. Była w niej pustka, nicość. I tak miało już być zawsze. Spojrzała na lekarza trzymającego obrazek i zapragnęła zadać mu pytanie, które zadawała innym. Wiedziała, że nie uzyska na nie odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego? Pewnego jednak dnia doczeka się odpowiedzi. Jeśli nie tu i teraz, to wkrótce. Echo głosu jej dziecka kołatało się jej po głowie, a ona stwierdziła, że koniecznie musi poznać odpowiedź. Wydobędzie ją z nich, nie zważając na broń, bez względu na ograniczenia. Wyrwie ją siłą. Kobieta na ekranie zamrugała gwałtownie, a Perez wbrew samemu sobie poczuł wzruszenie. A więc ona pamięta dziecko, małą dziewczynkę, którą uratowała. Jak to możliwe? Jednak obiekt pamięta, wyszeptał do Wrena, podporządkowując się choć niechętnie jego oczekiwaniom używania naukowego języka. A potem spojrzał lekarzowi prosto w oczy. Dlaczego? Wren był równie zaskoczony i nie potrafił tego ukryć. Odwrócił się od ekranu i usiłował znaleźć odpowiedź. No cóż, domyślam się, że to pamięć zbiorowa, przekazywana przez obcych z pokolenia na pokolenie na poziomie genetycznym. Coś w rodzaju zaawansowanego instynktu. Być może jest to mechanizm przetrwania, który daje im poczucie jedności, coś, co sprawi, że gatunkowi nie stanie się krzywda, bez względu na zróżnicowane cechy, jakie przyjmuje od poszczególnych nosicieli. Zmusił się do wątłego uśmiechu. Nieoczekiwana korzyść płynąca z dryfu genetycznego. Czy on naprawdę myśli, że jestem takim samym osłem jak on? Perez wpatrywał się w niego, byli jak dwa wilki rzucające sobie wyzwanie. Wreszcie naukowiec spuścił wzrok, a generał parsknął z pogardą. Korzyść? Po raz ostatni popatrzył na grymas bólu malujący się na twarzy kobiety. Wystarczająco się naoglądałem. Wykonał elegancki obrót napięcia i bez słowa opuścił pomieszczenie. Ruszył w dół korytarza, a dwaj lekarze podążyli w ślad za nim, nadal próbując przeciągnąć go na swoją stronę, udobruchać. Nie myśli pan chyba o terminacji? Zapytał wreszcie Gediman bojaźliwie. Oj tak, myślę. O terminacji to jeszcze jak? Wyrzucił z siebie Perez, a widok zbolałego wyrazu twarzy Gedimena sprawił mu perwersyjną wręcz przyjemność. Wren przerwał mu, próbując podkreślić swoją pozycję jako szefa zespołu naukowego. My nie postrzegamy tego jako problemu. Nosicielka, obiekt... Perez zatrzymał się i odwrócił do Wrena. Stali tak twarzą w twarz. Ellen Ripley zginęła, usiłując zgładzić cały gatunek. I prawdę powiedziawszy, udało jej się to. Perez wbił palec w klatkę piersiową Wrena. Nie życzę sobie, żeby wróciła do swojego starego hobby. Zwłaszcza jeśli obecnie stanowi przykład nieoczekiwanych korzyści płynących z dryfu genetycznego. Dopowiedział w myślach. Ku zaskoczeniu Pereza jednak Wren nawet nie drgnął. Nic takiego się nie wydarzy. Gediman, ta mała gnida, musiał naturalnie wtrącić się do ich rozmowy. Wyszczerzył się i zaczął paplać. Jeśli dojdzie do walki, nie jestem pewien, po czyjej stronie stanie. Perez zwrócił się gwałtownie w jego stronę, warcząc. I to niby ma być dla mnie pociecha? Naukowiec cofnął się dwa kroki i przybrał poważny wyraz twarzy. Perez ruszył dalej korytarzem, a tamci szli za nim. Coś do siebie mówili, mruczeli, wymieniali spojrzenia jak uczniacy szykujący się do ataku na internat dla dziewczyn. Perez był wściekły. Na stacji działo się tak wiele innych rzeczy, które były znacznie ważniejsze. Czy oni zupełnie zapomnieli o swoich celach, przyczynie całej operacji? Chrońcie mnie przed naukowcami.
Nie potrafią zabezpieczyć stacji przed robakami, ale znajdują czas na to, by marnować godziny pracy i pieniądze akurat na tę osobę, która może stanowić zagrożenie dla całego projektu. Zatrzymał się przed zabezpieczonymi drzwiami, wpisał cyfry kodu i odczekał, aż komputer je zaakceptuje i wysunie w jego stronę tester oddechu. Wydmuchał powietrze do czujnika. Urządzenie miało nie tylko określić jego tożsamość na podstawie cząsteczek wydychanego powietrza i uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym, ale również nie wpuścić do środka każdego, kto takie upoważnienie posiadał, ale znajdował się pod wpływem narkotyków lub alkoholu, co nie byłoby możliwe w przypadku skanu siatkówki oka. Rozdrażniony słyszał, że lekarze wciąż bełkoczą coś za jego plecami. Pomimo jego niezadowolenia wydawali się rozbawieni, jakby wiedzieli, że ostatecznie i tak im ustąpi, choćby tylko na zasadzie przedłużanego każdego dnia pozwolenia. Skinął lekko głową, kiedy drzwi się otworzyły, wpuszczając ich do wewnętrznej strefy obserwacyjnej. W małym pomieszczeniu panowały ciemność i nienaturalna wręcz cisza. Tamci również zamilkli, jakby w tym miejscu należało zachować milczenie. Dwaj uzbrojeni po zęby strażnicy stali na baczność po przeciwległych stronach dużego stanowiska obserwacyjnego, gotowi do użycia broni. Generał nie zwrócił na nich uwagi, nie rzucił w ich stronę komendy spocznij. Po prostu uważał, że dopóki stoją na straży, dopóty nie mogą spocząć. Nie tutaj. Podszedł do stanowiska obserwacyjnego i wpatrywał się w salę, w której panowały jeszcze większe ciemności. Czekał, aż oczy przyzwyczają się do braku światła. Żeby było jasne, odezwał się w końcu cicho do lekarzy. Wystarczy, że krzywo na mnie spojrzy, a zaraz ją uśpię. Z mojego punktu widzenia, numer 8 to po prostu kawał mięcha, produkt uboczny. Drażniło go, że musi im tak dalece ustąpić. Wiedział, że potraktują to jako swoje zwycięstwo. Ale robił to dlatego, że go nie rozumieli. Nie rozumieli jego sposobu myślenia. Nie miało znaczenia, jak długo Ripley będzie przebywać na pokładzie tego statku, bo jeśli tylko przekroczy wyznaczoną przez niego granicę, nie uratują jej żadne błagania tych jej fanów. Zrobi wszystko, zresztą już zrobił, co będzie konieczne, żeby projekt zakończył się sukcesem. Nie miał zamiaru pozwolić, by jedna kobieta to zmieniła. Widząc, że coś porusza się w ciemności, w drugim pomieszczeniu Perez zmrużył oczy. Uśmiechnął się z zaciętymi ustami. To ona jest najwięcej warta. Och, Ripley, gdybyś mogła teraz zobaczyć swoją córeczkę. Cień zmienił pozycję, poruszył się i odwrócił w ich kierunku, zbliżył się do szyby. Kiedy zacznie rodzić? Za kilka dni, odpowiedział Wren równie cicho. Może wcześniej. Jeszcze bardziej zniżył głos. Będziemy potrzebować ładunku. Jest w drodze. Perez powiedział to ostrym tonem. Zły, że lekarz wspomniał o tym w obecności stojących na warcie żołnierzy. Czy zabrakło mu rozumu? Czy w ogóle wie, co to znaczy ściśle tajne? Zmrużył oczy, usiłując dojrzeć cokolwiek w zaciemnionym pomieszczeniu. Zobaczyć prawdziwe zwieńczenie ich wysiłków. Tam jest. Tak, moja córeczka. Jak cień rodem z koszmaru, Regina Horribilis, królowa obcych, wyłoniła się z ciemności na tyle, że można ją było zobaczyć. Ukradkiem jeszcze raz sprawdziła, jak mocne są ściany jej więzienia, ale były twarde i nie do ruszenia. Było to obce środowisko o nienaturalnej gładkości z jedną przezroczystą ścianą, przez którą mogła wyglądać na zewnątrz. Ale tam widziała tylko kolejną salę, taką samą jak ta. Po drugiej stronie szyby zawsze stało dwóch ludzi. Dwóch ludzi ze swoimi wywołującymi ból narzędziami. Nie wydawali żadnych dźwięków, po prostu tam stali. W regularnych odstępach, które potrafiła odmierzyć, wymieniali ich dwaj kolejni. Tak identyczni, że nie umiała ich odróżnić od oryginałów.
Nie była w stanie wyczuć przez szybę ich zapachu, choć pewne wonie docierały do niej przez wentylację. Teraz przed szybą stało trzech innych ludzi, którzy się jej przyglądali. Dwóch z nich rozpoznała. Byli obecni podczas jej dziwnego porodu. W jakiś sposób wyczuwała, że to oni są za to odpowiedzialni. Za poród i za jej więzienie. Ponownie zbadała i przetestowała pomieszczenie, ale obserwujący ją ludzie niczego nie zauważyli. Nie zdawali sobie sprawy z tego, co robiła, mimo że znajdowała się w odległości zaledwie jednego porządnego kroku. Tak jak dwaj strażnicy stojący plecami do niej. Ależ ci ludzie są tępi. Tępi, słabi i powolni. Ale potrafią obudować urządzenia. Urządzenia, dzięki którym mieli przewagę, mimo swojej tempoty, słabości i powolności. Takie jak to, w którym się teraz znajdowała. Było wygodne i mocniejsze niż mogło się wydawać. Wsadzili ją tu siłą i nie potrafiła się wydostać. Kiedy przebywała w zamknięciu, mogli ją do woli przemieszczać, przenosić, gdzie tylko chcieli i robić wszystko, co chcieli. A ona mogła jedynie czekać. W czekaniu była dobra, lepsza, jak podejrzewała, od tych ludzi. Jeden z nich mówił coś do pozostałych. Ludzie właściwie nigdy nic innego nie robili, tylko stali, przyglądali się jej i rozmawiali ze sobą. Nie rozumiała ich, ale też nie musiała. Wiedziała, że kolonia miała już kiedyś z nimi do czynienia. Czasem zwyciężali, czasem przegrywali. I zwyciężą ponownie. Mogła poczekać. Była dobra w czekaniu. Nawet jeśli w tej chwili była śmiertelnie tym znudzona. Na stroju jednego z obserwatorów widniało nazwisko Perez. Pozostali dwaj nosili nazwiska Gerryman i Wren. Nad mechanizmem otwierającym drzwi, przez które tu wchodzili, wisiała tabliczka z napisem: przed otwarciem drzwi należy wezwać pełniącego służbę wartownika. To samo zdanie zapisane było w 6 innych językach, a ona potrafiła je wszystkie odczytać. Nie zastanawiała się nad tym, w jaki sposób potrafi robić te rzeczy, a przynajmniej nie bardziej niż nad tym, że potrafi oddychać, myśleć i zabijać. Po prostu to robiła. Ludzie cały czas ze sobą rozmawiali. Zastanawiała się, czy ich kości są tak kruche jak tego mężczyzny, który uwolnił ją od jej nosicielki. Zastanawiała się, czy ich krew jest tak ciepła jak krew jej nosicielki, czy ma równie słodki smak, czy tryskałaby równie mocno, gdyby rozerwać ich na strzępy. Te myśli pomagały jej zwalczyć nudę. Wkrótce nadejdzie czas rozrodu. To malutkie obce środowisko będzie zbyt małe, by zmieścić jej wspaniały narząd rozrodczy, zbyt małe, by pomieścić cały jej wyląg. Zbyt małe, zbyt zimne, zbyt nieprzyjazne. Brakowało jej parującego ciepłem leża, mocy i bezpieczeństwa jej gatunku. Ciążyły jej samotność i wyjątkowość. I ta przemożna potrzeba przedłużenia gatunku. Już wkrótce na świat przybędzie wystarczająco wielu wojowników, by ją bronić i stworzyć idealne leże. A ci ludzie, ci żałośni, słabi ludzie, staną się pożywieniem dla jej młodych i nosicielami kolejnych miotów. Właśnie tak będzie. Jednak były też wspomnienia. Nieoczekiwany chaos, wyjący i umierający wojownicy i ogień. I pojedyncza przedstawicielka rasy ludzkiej, nieudgięta, trzymająca w ramionach własne młode, niosąca śmierć i zniszczenie w leżu. Zdezorientowana zamrugała, a jej myśli opanowała nagła fala fragmentów wspomnień, instynktownych zachowań, których nie potrafiła rozpoznać. Jej umysł, całe jej ciało zalał obezwładniający ból straty, wywołującej mdłości, bezpowrotnej. Nie znaczył nic, a jednak był najważniejszy. Szukała łączności z własnym gatunkiem. Szukała siły i bezpieczeństwa leża, ale ich nie znalazła. Zamiast nich był tylko ból i to straszliwe poczucie straty. Była w niej pustka.
nicość. Ale nie będzie taka na zawsze. Jej ciało o tym wiedziało. Będzie nowe leże. Zawsze jest jakieś nowe leże. Sama je zbuduje. Razem ze swoimi dziećmi. Bez względu na ich broń, bez względu na ich więzienie, ludzie polegną w starciu z nimi. Staną się jej pokarmem, a ona urodzi młode. Przejmie to miejsce siłą, tak jak zawsze w przeszłości. Tak jak zawsze w przeszłości. Perfekcji naszych organizmów dorównuje jedynie nasza wrogość. Nawet ludzie podziwiają naszą czystość. Zawsze przetrwamy. Nie przeszkodzą nam w tym świadomość, wyrzuty sumienia, ani złuda moralności. Organizm idealny. Czytał Satanus.